Także witam serdecznie. Część z Was jeszcze odświeża platformę. Jeżeli komuś nie działał dźwięk, jest z nami prawie 350 osób dzisiaj na spotkaniu. Witam Was serdecznie. Na początku spotkania zawsze zadaję dwa pytania. Pierwsze to, czy są osoby z nami, które pierwszy raz spotykają się z projektem Forex jest Trader. Z tej strony Wiśniewski Michał. Forex jest Trader, inaczej prowadzę zajęcia dzisiaj z TMS Brokers. Zajęcia prowadzimy razem, tak naprawdę chyba od 6 lat prowadzę zajęcia dla TMS-u. Jest to swojego rodzaju zaszczyt, że robimy coś wspólnie i że robimy to tak długo, na przestrzeni lat. Tutaj spływają komentarze od Was, witam wszystkich serdecznie, szczególnie te osoby, które są pierwszy raz, czy dopiero usłyszą więcej o powtarzających się, nie tylko o powtarzających się układach na rynku, ale o powtarzających się różnych kwestiach i różnych praktykach, jak łatwo czy łatwiej można spojrzeć na wykresy, nawet mając dopiero tydzień czy 3 dni doświadczenia na wykresach, tak żeby ułatwić sobie pewne sprawy, żeby nie siedzieć 8 czy 10 godzin z wykresami, tak jak ja pierwsze lata spędziłem na wykresach, tradując 8, 10, 12 godzin w domu tradingowym, w banku, prywatnie, w domu czasami wieczorem jeszcze, tak, patrząc na wykresy. Także będzie to 14 praktyk i 12 powtarzających się układów, czyli będziemy tutaj w skrócie, w dużym telegraficznym skrócie mówimy o wszystkim, co powtarza się na wykresach i w życiu, i w ekonomii, i w tradach, tak żeby ten trading był łatwiejszy, bo jak za każdym razem mielibyśmy wykonywać inną akcję, czy losową, że tak powiem, z różnych przyczyn, to ten trading rzeczywiście wtedy jest skomplikowany, czy ciężej wtedy odnieść jakikolwiek sukces, ale to w jakiejkolwiek dziedzinie. Wyobraźcie sobie, że ktoś jest stolarzem i za każdym razem jakby miał wykonać 100, to by robił to całkowicie inną techniką. Kosztowałoby go pewnie 3 razy czy 10 razy tyle czasu, natomiast powtarzając pewien udoskonalony sposób, jest to dużo prostsze. Także oraz napiszcie na czacie drugie pytanie, jak długo macie doświadczenie na rynku, obojętnie czy na demo, czy na rynku realnym, czy jest to 1 miesiąc, czy 1 rok. To jest takie pytanie do Was na czacie, czyli jak długo jesteście na rynku, czy jak długo interesujecie się czy tym, czyli mówię ogólnie po prostu, jak w umyśle jesteśmy, jak dużo czasu spędzamy, 7 lat, 4 lata, 3 miesiące, rok, kilka miesięcy, 3 lata, rok. Początkujący, tak? Także osoby początkujące będą miały wiele zabawy dzisiaj z nami na wykresach oraz osoby, które 7-8 lat spędzają z wykresami również, bo zobaczycie wtedy, jak z odpowiednim doświadczeniem możesz spojrzeć na wykresy. Przerzucamy tutaj platformę TMS-u do handlu, także jest to platforma na żywo. Wszystkie szkolenia Forex jest Trader, czy te, które prowadzę tutaj wraz z TMS Brokers, odbywają się na żywo, także są to żywe wykresy. Za chwilę od zera spojrzymy na te wykresy, w jaki sposób je oceniać, w jaki sposób sklasyfikować je, które z wykresów są najbardziej interesujące. Z tej strony jeszcze raz Wiśniewski Michał, ja czat przesunę na chwilę na bok. Jak pojawią się pytania, to wrócimy do czatu za chwilę. Poprowadzimy cykl szkoleń tak naprawdę. Pierwsze części szkolenia są otwarte. To są szkolenia odnośnie dnia inwestora, czyli jak od 7-9 na co zwracamy uwagę, na co patrzymy od rana, na jakich instrumentach inwestujemy, na jakich platformach też. Pokażę tutaj dwie platformy TMS Brokers, dzięki którym łatwo można stosunkowo zająć transakcje szybko, jak już wiemy, gdzie wchodzić w rynek. Także to będzie działo się na przestrzeni tygodnia teraz, czyli dwa niesamowite spotkania, gdzie dowiesz się dużej ilości szczegółów. Również część tutaj spotkania będę pokazywał, czy na tych szkoleniach dowiesz się więcej odnośnie mojego prywatnego życia, odnośnie tego, kim jestem, gdzie jestem, co robiłem wcześniej. Za chwilę powiem 2-3 zdania na ten temat, gdzie przebywam, czy jak wyglądała moja też kariera, czy dlaczego czasami jestem właśnie zatrudniany, czy prowadzę szkolenia dla instytucji w Polsce czy za granicą, czyli pokazujemy, w jaki sposób handlować, w jaki sposób wykonywać trady, jak odnosić sukces szybciej, tak żeby nie trwało to 5 lat samodzielnej nauki, tylko żeby skrócić ten okres przynajmniej potężnej wiedzy początkowej do kilku wartościowych tygodni na kilku czy więcej ilości zajęć. Także po tym tygodniu, który nastąpi, będzie szkolenie profesjonalne tylko wyłącznie dla klientów TMS, czyli dla osób, które mają założony rachunek. Tutaj można kliknąć załóż rachunek, czyli będzie to kolejny etap szkolenia, na którym będziemy pokazywali przykłady transakcji. Za chwilę zobaczysz tego typu kwestie. Przykłady transakcji z ostatnich miesięcy, z ostatnich lat. Mamy udokumentowane transakcje,
które wykonuję od 2010 roku, kiedy zaprzestałem pracować w banku, w domu tradingowym. Wtedy pojawiło się więcej czasu na nagrywanie tych transakcji, na robienie screenów. Jak pracujesz prywatnie w domu, operujesz swoim czasem, także później część profesjonalna będzie obejmowała trzy potężne moduły szkoleniowe. Dla osób, które mają otwarty już założony rachunek, czy dla osób, które zdecydują się otworzyć rachunek, wpłacić kilka tysięcy złotych, taka klasyczna kwota, powiedzmy jedna z bazowych kwot, gdzie możemy zacząć już operować, tradować, to jest 3000 zł. Tutaj na rachunku, także jest to jakaś pierwsza bazowa kwota polecana. Jest to jeden z detali, o którym będziemy omawiali tutaj, na szkoleniu, czyli jak zacząć, od czego, na jakie instrumenty zwracać uwagę, co się dzieje na bieżąco na tych wykresach. Tutaj Matt prosił o moderację, także to jest pytanie do Łukasza, czy możemy jeszcze raz Mateusza jako moderatora wrzucić, poproszę. Co tutaj Zbyszek? Prośba. Pierwszy raz próśb na czacie. Jak będziemy na wykresach, mów za każdym razem, na jakim interwale jesteśmy. Super, fantastycznie. Także będziemy patrzyli na różne interwały, różnych podstawowych instrumentów. Na niektórych widzimy powtarzające się układy, także od tego zaczynamy. Powiem kilka słów o sobie, kilka słów dla tych osób, które są pierwszy raz, o powtarzających się układach, czyli co widzimy z tych samych rzeczy, gdzie zajmujemy pozycje, czyli powtarzające się układy na różnych wykresach. Jak widzicie, tutaj mamy euro-dolar D1, gold, złoto M30, S&P 500 wykresem 30. Wszędzie znajdziemy te same powtarzające się układy. Tutaj mamy proste wyrwanie z wsparcia oporów na kawie wykresem 30. Będziemy patrzyli na wykres M5. Czyli naprawdę masywna dawka wiedzy, wręcz na pierwszych zajęciach ja staram się tą wiedzę troszeczkę spowolnić, żeby nie wylać jej całej, że tak powiem, na Was w taki masywny sposób, także postaram się tutaj troszeczkę może spowolnić. W stosunku do normalnych zajęć, które prowadzę, czy masywnych, profesjonalnych zajęć, tej wiedzy jest mnóstwo. Tutaj zobacz kolejny powtarzający się pattern i wyrwanie wsparcia oporu. Także za chwilę przejdziemy do omawiania tych, można powiedzieć, jak bardzo zaawansowanych, ale jak bardzo bazowych, jak dla mnie, czy jak dla nas w grupie Forex jest Trader kwestii. Także pozwólcie, że pokażę zaledwie 2-3 zdania na mój temat. Jest tutaj bardzo prosta, drobna prezentacja. W ten sposób dowiesz się, kim jestem, czy dlaczego prowadzę szkolenia, czy dla niektórych instytucji finansowych pokazujemy na spotkaniach, w jaki sposób handlujemy. Z tej strony Wiśniewski Michał, widzieliście mnie na slajdzie czy na planszy głównej, że tak powiem, zaproszenia do szkolenia. Możecie mnie znać z projektu Forex jest Trader, czy właśnie z profesjonalnych szkoleń, które prowadzę dla instytucji, tak jak TMS Brokers. Natomiast to, co jest warte tutaj wspomnienia, to, że moja historia wywodzi się profesjonalna z pracy w banku, w Citibanku, oraz później pracowałem w domu tradingowym w Warszawie. Natomiast później, czyli 2 lata później, zrezygnowałem w międzyczasie z pracy dla korporacji czy firmy i na własny rachunek zacząłem handlować w 2009 roku. I jest to moje jedyne zajęcie, także w międzyczasie handlowałem, można powiedzieć, na różnych czy na wszystkich giełdach na świecie. Na warszawskiej giełdzie, na chicagowskiej giełdzie towarowej, na amerykańskiej, nowojorskiej giełdzie oraz londyńskiej giełdzie. I w 2012 roku przeprowadziłem się do Meksyku, gdzie aktualnie mieszkam, w Cancun. Stąd możecie czasami znać moje zdjęcia czy historie. One przewijają się czasami jako mniej czy bardziej wartościowa część szkolenia, czy tego, co się ogólnie dzieje w moim życiu. Czasami pokazuję zdjęcia w innym projekcie, który prowadzę, projekt rozwojowy również, gdzie pokazuję zdjęcia z naszego życia, czy tego, gdzie przebywamy w danym momencie, czy tego, co się dzieje. Tutaj część z tych rzeczy publikujemy. Czasami są to Karaiby, czasami jest to fajne życie w Polsce. Pokazujemy po prostu obraz, w jaki sposób można uwolnić się od tego, co nazywamy czasami pracą gdzieś na etacie, czasami pracą w korporacji, ile czasu to zajmuje w naszym życiu, a na czym moglibyśmy się w międzyczasie skupić, czy po drodze, żeby tą niezależność zdobywać, czy produkować, żeby tego czasu było więcej, albo pieniędzy co najmniej tyle wystarczająco, żeby ten projekt, czy żeby życie, moje życie w Polsce, jak przyjeżdżam do Polski, też wygląda całkowicie inaczej niż kiedyś. Spotykam niesamowitych ludzi, są to projekty biznesowe,
gdzie spotykamy się całkowicie, można powiedzieć, mniej czy bardziej przypadkowo, tak jak tutaj na zdjęciu w Katowicach, we Wrocławiu, w Krakowie, w Warszawie, z różnymi ludźmi prowadzimy spotkania. Czasami się rodzi z tego jakiś ciekawy projekt, czasami są to bardzo interesujące wypady gdzieś na szczyt jakiejś góry czy na jakiś festiwal. Także to jest to, co wszystko się toczy w tle. Wystarczy odnośnie mojej historii, myślę, na dzisiaj. Powoli przejdziemy do grupy, w której postujecie trady oraz to, co dzieje się tutaj na wykresach. Żeby zacząć w ogóle mówić o tym, co się dzieje na wykresach, to pokażę Wam w skrócie, w telegraficznym skrócie, najbardziej powtarzający się pattern. To jest pattern numer 2, czyli to, co najczęściej pojawia się na wykresach. W skrócie, w bardzo spadkowym rynku jest bardzo nieduży przestój, który świadczy o realizacji zysku i dalej bardzo duże uderzenie spadkowe. To jest tak zwany pattern numer 2, czy w naszej grupie Forex jest Trader, czy ogólnie gdzieś na rynku będziecie widzieli, że ludzie handlują w różnych grupach w oparciu o powtarzające się kwestie i to jest właśnie pattern numer 2. Zobaczycie to w naszej grupie, zobaczycie to na różnych światowych forach również, że ludzie będą wchodzili w rynek w te momenty fantastyczne, gdzie mamy dużą przewagę na rynku, że rynek prawdopodobnie dalej będzie spadał i tu można odbierać 300-500 dolarów, jeżeli to jest jeden duży kontrakt. Czyli mamy do czynienia ze spadkiem 30-50 pipsów. Tutaj w międzyczasie jeszcze organizacyjna kwestia. Mateusz potrzebuje jeszcze moderatora do komentarzy, jakie tutaj spływają na czacie. Także Mateusz potrzebuje komentarze jeszcze tutaj akceptować, czy żeby to wszystko działało. Kwestie moderacji spotkania. Także natomiast wracając do patternu numer 2. Jest to najprostszy i najbardziej wartościowy układ, bo najczęściej on się będzie również dzisiaj powtarzał, jak na innych spotkaniach. Również będę pokazywał, czy pokażę Wam, postaram się Wam pokazać pattern numer 2 w odsłonach na slajdach, w przykładach transakcji oraz na wykresach na żywo. Za chwilę zobaczysz pattern numer 2. Tutaj pattern numer 2 na S&P 500 wykresie 30 w przeszłości, pattern numer 2 na funcie do dolara wykresie 30 w przeszłości na slajdach. Ponownie wykresem 30 tutaj na innej platformie w ogóle. Pattern numer 2 rozciągnięty bardziej w czasie, można by powiedzieć konsolidacja, czyli tutaj bardziej wyrwanie się z konsolidacji. Na szkoleniu w części profesjonalnej również będziemy przerabiali, w jaki sposób z jakiegokolwiek wyrwania się z pułapu konsolidacji. Czasami ta konsolidacja jest bardzo długa. Wtedy świadczy to o tym właśnie, że potrzebujemy tutaj w tym momencie konkretnego testu. I tego będziemy się uczyli w części profesjonalnej, czy już po drodze będę pokazywał, jak te testy wyglądają, żebyście mogli tej wiedzy zaczerpnąć i samemu wypróbować, tak jak tutaj. Zobacz, rynek spadał, rósł i spadał. Także dzisiejsze spotkanie staram się Wam pokazać jakiś start wiedzy, gdzie kilka rzeczy, które się powtarzają na wykresach, od czego zaczynamy dzień inwestora, czyli jak patrzeć na wykresy, co się dzieje ciekawego, na co nie zwracać uwagi. Także to będzie masa różnych szczegółów, taki trochę jeszcze nieuporządkowany sposób. A później na profesjonalnej części szkolenia przychodzimy już punkt po punkcie, jak to ma wyglądać, gdzie wchodzimy w rynek, tak? Jak tutaj z testem wygląda wejście w rynek, gdzie otwieramy rynek, jak przestawiamy stop loss z wyższego stop lossu na zero, po tym jak rynek spadł 20-30 pipsów, czyli bardzo konkretne kwestie na bardzo konkretnych przykładach transakcji. Tutaj pattern numer 2, pattern numer 2. Zapamiętajcie proszę, ten układ, czyli mała realizacja zysku w dużym spadku, bo ten i podobne paterny za chwilę będziemy widzieli na powtarzających się wykresach na żywo, tak? Czyli tutaj mamy przykładowo ropę, czy S&P 500 przed chwilą widzieliśmy, a będziemy na różnych instrumentach, różnych interwałów widzieli to, co się dzieje. Natomiast tutaj mamy otwarte, słuchajcie, z moich katalogów, żebyście wiedzieli też, po czym skacze, czy co pokazuje w tle na moim pulpicie. Te wszystkie katalogi, które widzicie, to jest część kursu zaawansowanego na żywo, czyli szkolenia, jakie poprowadzimy w przyszłym tygodniu, czy rozpocznie się cykl zaawansowany. W każdym z tych katalogów są różne, od kilku do kilkunastu, czy kilkuset tradeów, które były wykonywane, nagrywane na wideo, czy pokazywane screeny były robione często w naszej grupie. Tutaj pokazuję, w jaki sposób rynek spada, czasami na kilkaset dolarów, czasami jak kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Niektóre trady dochodzą do tego typu pozycji, także będę pokazywał również to. Tutaj notabene widzicie, że jest to pattern powtarzający się. Ci, którzy już znają z naszej grupy czy z rynku, tak? To jest pattern numer 1,
czyli flaga. Jest to też nieduża czy wielka realizacja zysku w tym wypadku. Wyrwanie się tutaj, otwieranie pozycji i rynek agresywnie spada. To też będziecie widzieli na dzisiejszych wykresach na żywo. Za chwilę jak przeskoczymy, tak? Także w tym katalogu mamy różne przykłady transakcji, które później na profesjonalnym szkoleniu omawiamy. Również są to transakcje klientów. Zobaczcie, że tych transakcji z naszej grupy też za chwilę czy później przejdę do transakcji w naszej grupie. Czyli w grupie Forex jest Trader na Facebooku na bieżąco postujecie na bazie powtarzających się układów wejścia w rynek. Czasami zobaczycie, że są to identyczne, tak jak pattern numer 2 tutaj. Identyczne pattern numer 2 plus dynamika ceny, tak? Postujecie wejście w rynek i w jaki sposób to działa. Pattern numer 2 na funcie do jena wykresem 30, tak? Tutaj też był pattern numer 2, tutaj kolejny pattern numer 2. Ktoś pisze, Piotrek pisał pattern numer 2. Także piszecie, jak te powtarzające się układy funkcjonują. Czasami to jest nieduży kontrakt, a czasami to są pozycje na kilkaset złotych, kilkaset dolarów na przestrzeni dosłownie kilku minut, kilku ruchów tak naprawdę, kilku świec na wykresie M2, M30 i tak dalej. Także niektórzy z tych osób są po zaawansowanych czy profesjonalnych kursach, czyli przygotowanie odpowiednio na przestrzeni kilku tygodni czasu profesjonalnego szkolenia, tak jak Dawid przykładowo, pattern numer 2. I widzicie pozycje pootwierane, tutaj słabo widać, ale pootwierane są różne pozycje w tym samym i podobnym czasie. Inni znowu, tutaj znowu też Dawid. I znowu Dawid, kilka pozycji Dawida pod rząd, Tomasz, pattern numer 2 i otwierane pozycje, tak, też z opisem, także masę tego typu kwestii i nie tylko, tutaj też mamy transakcje, czy może za chwilę pokażę Wam wyniki, żeby Was nie zanudzać tego, co już widzieliśmy, czy co się wydarzyło na wykresach, ale od czego zaczynamy, jak patrzymy na wykres, także powiedzmy, że pierwszy raz widzimy na wykres, patrzymy na wykres, pierwszy raz widzimy wykresy rzeczywistości, ale mamy już jakiś dzień, dwa, trzy dni szkolenia na przykład tutaj, jakie prowadzę dla TMS Brokers, czyli mamy jakieś pojęcie, jak wyglądają paterny powtarzające się. Ja w skrócie Wam je pokażę, czyli będziemy symulowali, jak wygląda Twój trading, czy jak już masz jakieś pojęcie po tych dwóch, trzech zajęciach, potężnych modułach, czy tak jak dzisiaj mamy i za tydzień otwarte zajęcia, co będziesz wiedział, na co zwracać uwagę i ile czasu to zajmuje, tak? Bo jak jest olbrzymia wiedza, to od razu wiesz, jak wykonać trading, czy jak zrobić restrukturyzację firmy. Patrząc tylko na wyniki finansowe, to zajmuje 5 minut czy godzinę czasu, ale to nie trwa rok. Tak samo jest z wykresami z odpowiednim doświadczeniem. Powiem Wam w skrócie, że z tych wykresów, na które tutaj patrzymy, przed chwilą pokazywałem pattern numer 1. Pamiętacie? Był spadek na jakimś wykresie na screenie, była duża taka flaga i był trade wykonany, na dużym spadku była otwarta transakcja w takim punkcie. To jest pattern numer 1, zobaczcie, że w tym momencie również wykonał się test, także mamy spadek, wzrost i spadek. To wszystko wydarzyło się w dwóch świecach, które pokazały, że nie tylko jest pattern zwycięski, ale na tym pułapie odbył się test, czyli moment do zajęcia pozycji ze stop lossem gdzieś nieco wyżej. Ja wiem, że w międzyczasie będą spływały tutaj pytania, jak ustawiać stop loss, gdzie dokładnie wejść w rynek. Ja tutaj na otwartych zajęciach na razie pokazuję Wam, jak robimy to wstępnie, czyli podaję jakieś pomysły do ćwiczeń. Później mówimy o tym, jak robić to konkretnie i dalej przechodzisz do treningów na tych wykresach, czyli jak dokładnie wykonać te wejścia w rynek na bazie tego, co tutaj w skrócie pokazujemy. Ja zrobię tylko screen, czy będę wykonywał screen tych potencjalnych rzeczy czy transakcji, które tutaj omawiamy. Także najbardziej ciekawe są wykresy na żywo. No zobacz, co tutaj dzieje się przykładowo na bazie wykresu, to jest S&P 500 M30. Prosiliście, żebym dzisiaj wspominał o interwałach, bo czasami na telefonie czy na tablecie, jak oglądacie spotkanie, to nie widać tak dobrze, tak? Jaki to interwał. Tydzień, raptem tydzień temu, czy dwa tygodnie temu pokazywałem kilka transakcji w stylu patternu numer 6. Ja go rozrysuję tutaj z boku. Pattern numer 6 to jest również trend spadkowy, czyli fajne, mocne środowisko spadkowe. I ja to kolokwialnie nazywam układ pattern numer 6 z schodkami w spadku, bo wygląda to na taki układ spadkowy, że świece zawężają się i dochodzi tutaj do spadku, gdzie czasami czekamy na test, a czasami wchodzimy w dynamikę samą ceny. Odczytywanie dynamiki ceny to jest już jakiś wyższy poziom zaawansowania. To robimy również na profesjonalnych zajęciach, także spokojnie. Wszystko, o czym mówię, powoli przerabiamy na kolejnych zajęciach, czy w kursach na wideo. Też powiem dzisiaj,
Jaki bonus, słuchajcie, otrzymacie do profesjonalnego szkolenia z TMS-em dla osób, które są klientami TMS Brokers i będą uczestniczyły w dalszej części szkolenia? Otrzymacie bonusy w wielkości kilku tysięcy złotych. Także o tym dowiecie się niedługo, czy za parę minut. O tym wspomnę, czy jak przypomnijcie mi na czacie. Rafał tutaj z boku pisze, ile będzie trwał kurs. Kurs w sumie trwa około 2-3 tygodni. Także to będą pytania i odpowiedzi, kilka modułów szkoleniowych. Dzisiaj i na kolejnych zajęciach mamy kurs otwarty, czyli wspominamy o dużej ilości rzeczy i o tym, co będzie się działo i dopiero wskoczymy na dalszy poziom konkretów. Tak? Pytania spływają na czacie odnośnie platformy czy ćwiczeń, natomiast tutaj może moderatorzy odpowiedzą na te pytania, ja się skupię na wykresie. Także, czy widzicie po prawej stronie, na którym z tych wykresów, gdzie mamy pattern numer 6, to jest znak zapytania, na którym z tych wykresów mamy, jest widoczne, czy dla mnie jest to bardzo widoczne i dla mnie zajmuje 3 sekundy znalezienie tego czy innego patternu powtarzającego się, bo patrzę na nie od dekady, czy po prostu mam jakąś praktykę. Mam nadzieję, że widzicie pattern numer 6, on jest przykładowo, rozrysuję go tutaj z boku. Jest widoczny na tym wykresie S&P 500, wykresu M30, mniej więcej w ten sposób. I zobaczcie, co się wydarzyło po patternie numer 6. Nie tylko wyskoczył sam pattern, znaczy wyskoczył, został narysowany przez rynek, tak? Ale pojawił się test, który dosłownie przed chwilą rozrysowywałem na innych instrumentach czy screenach sprzed lat, w jaki sposób wykonuje się test. Zobaczcie, na tym przykładzie test wyglądał mniej więcej w ten sposób. Mieliśmy wyrwanie rynku do dołu, to jest ten cień, wyjście znowu delikatnie rynek do góry i znowu spadek. To jest dokładnie ten moment i to są sygnały typowe do wejścia w rynek. Tutaj na tym przykładzie możemy zobaczyć, jak chwycę inne mazidło, żeby sprawdzić ilość punktów. Tu jest, zobaczcie, 85 punktów, czy pipsów, jak to woli. To jest $850, jak tradujemy dużym kontraktem. Czyli na przestrzeni dosłownie pół godziny czy godziny czasu, korzystając z danego modelu, który powtarza się na różnych interwałach różnych instrumentów, również na M5, na D1 i tak dalej, można było odebrać $500-800 dosłownie w bardzo krótkim czasie i to nie jakoś bardzo dużo pozycją, bo mówimy tutaj o jednym dużym locie, czyli mając konto tak naprawdę kilka tysięcy złotych konto, na którym możemy otworzyć pół czy jeden duży lot. To jest już dla osób, które mają zaawansowanie i wiedzą, jak handlować na tych powtarzających się układach, czyli jest to jasne, przejrzyste, jest to przetestowane dużym kontraktem, czy na koncie demo na początku, o tym mówię również na szkolenie. Także to jest pattern numer 6, także szukamy dalej, co się dzieje tutaj na wykresach. Mamy też otwarty wykres DAX, na którym bardzo dużo ludzi w Polsce traduje. Ja osobiście polecam, czy preferuję S&P 500 przykładowo, dlatego on jest otwarty tutaj jako jeden z głównych instrumentów. Tego typu patterny, zobaczcie, że mamy otwarty tutaj inny instrument, to jest złoto, wykres M30. Ja pokazuję to całkowicie spontanicznie, także dzisiaj przykładowo nie przygotowywałem tych wykresów, żeby pokazać Wam tutaj M30, tam M5, tu D1, tak, gdzie te układy się powtarzają, tylko skaczemy całkiem przypadkowo po tych wykresach, które mam otwarte aktualnie na tej platformie i widzimy, że raz, tu jest piękna kwestia. Widzicie, jaki pattern powtórzył się na górze? To jest praktycznie pattern numer 3. On wygląda w ten sposób. Tu mamy mały sygnał, to jest zmiana trendu. Tu mamy półkę konsolidacyjną, gdzie stosunkowo łatwo jest tradować na konsolidację, jak mamy doświadczenie 5 czy 10 lat, czy odbyliśmy odpowiednią praktykę, bo wiemy, jaka dynamika ceny musi się odbyć lub jaki test, żeby zająć pozycję tak, żeby rynek nie wyczyścił nas po chwili gdzieś tutaj, w momencie, jak otwieramy pozycję. Natomiast typowy pattern powtarzający się taki na szybko do pokazania, to jest pattern numer 1, czyli tutaj ta flaga, tak? To jest pattern, który dzisiaj pokazywałem na początku zajęć, dla tych, którzy dopiero co dołączyli. A tu mamy pattern, który dopiero przed chwilą omawialiśmy. Znowu, nie było to nawet moim jakimś mocnym zamierzeniem. Zobaczyłem ten pattern wcześniej dzisiaj na jednym wykresie, a teraz widzę, że poruszały się podobnie wykresy różne. Także tutaj na M30 mamy ostatni moment i zobaczcie, że rynek się wybija w dół i po samej dynamice można go w cudzysłowie kontrolować, czytaj, oceniać, czy ten wykres
dalej ma właściwości dynamiczne do spadku, czy może już nie? Ja powiem w skrócie, że po samej dynamice ceny, tego będziemy uczyli się dalej na profesjonalnych zajęciach, będziemy omawiali dynamikę ceny w tym stylu, że ten wykres nie ma na razie sygnałów odwrotu do góry czy realizacji zysku. Także ten wykres pokazuje, że pewnie tutaj stoi, czy nerwowo się porusza na jakimś minimum i to oznacza dalszy spadek na kilka pipsów. Ja nie mówię, że on będzie spadał tutaj 2000 pipsów, bo tego nikt nie wie. Nie jestem prognostą, ale dostosowuję trading do tego, co rynek już pokazał, do powtarzających się układów oraz do tego, co w danym momencie na dynamice ceny możecie zobaczyć. I zobaczcie, że tego typu kwestia spojrzenia na rynek ani nie wiąże się z prognozą.